Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Zrecenzujmy to. Dzisiaj otworzymy sobie siódme okienko z kalendarza adwentowego. No zobaczymy, co tym razem będzie. Wczoraj była minifigurka, także no spodziewam się, że dzisiaj będzie coś innego, ale zobaczymy. Już czuję, że się to okienko trudniej otwiera. No i patrzymy, a tu widzę, mamy fragment stołu. Zaraz wyciągnę. Kurczę, ale nie chcę się wyciągać. Ojo, ojeju, rany. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale no tutaj folia jest trochę naderwana, jak widzicie, otworzone jest. Trochę elementów tutaj się wysypało przez to w środku. No ale dajcie mi chwilę i zaraz złożę i sprawdzę, czy na pewno niczego nie brakuje. Także jak już widzicie, nasza ława jest złożona. Co muszę przyznać, no jest to zapewne lepsza konstrukcja niż ta, którą dostaliśmy w piątym okienku, czyli ten proporczyk. No ale nadal, no, czegoś mi w niej brakuje po prostu. Jest taka, może dlatego, że ja lubię po prostu skomplikowane budowle, ale no, prosta ławeczka, ładna. Czekajcie chwilę, zobaczę, czy minifigurka w nią wejdzie. Tutaj wyciągnę naszego Harry'ego. No, teoretycznie minifigurka mogłaby tu pasować, bo nóżki na luzie wchodzą, także... No spoko, że no to już jest plus, że pomyśleli o tym, że będziemy chcieli ustawiać minifigurki, no ale zaraz poczekajcie, sprawdzę, no w praktyce Minerwę wyciągnę za chwilę i zobaczymy, czy może usiąść przy stoliku, bo jeśli tak, to będzie jak dla mnie duży plus i od razu poprawi ocenę. Tylko troszkę wysoko rączki trzeba ustawić, ale no na luzie, no teraz już nie, ale na luzie siedzi w tym tutaj naszej ławie, więc no muszę przyznać duży plus za to, że pomyśleli, że po prostu dzieci będą chciały bawić się tą ławką. No ale co wy sądzicie o tym zestawie? Ja się na razie z wami żegnam, trzymajcie się i do jutra! Cześć!